To już piąty obiekt w naszej dzielnicy, w zasadzie trzeci w części Czarnowąs i dwie kapliczki w Borkach. Także my się bardzo cieszymy, bo dbamy o nasze zabytki. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dumnie na nas spogląda i cieszymy się z jego pięknej elewacji, bo to jest taka polichromia, jest widoczny i będzie patronem dla członków dzielnicy i przejeżdżających na kolejne lata, dla kolejnych pokoleń. Po raz kolejny dzięki inicjatywie mieszkańców dzielnicy pierwszej przy współudziale miasta Opola oraz aprobacie prezydenta miasta Opola udało się wyremontować, przywrócić świetność kolejnemu pięknemu zabytkowi. Tym razem stoimy przy pięknej barokowej figurze świętego Jana Nepomucena. Prace konserwatorskie prowadzone były przez wykwalifikowanego konserwatora dzieł sztuki, panią Dorotę Gryczewską. Najpierw zdemontowaliśmy figurę. Właściwie figura jest tutaj najważniejszym elementem na tym obiekcie, ponieważ jest to figura z XVIII wieku, z 1732 roku. A postument jest betonowy, współczesny i właściwie chyba nawet nie jest wpisany do rejestru. Jakoś stanowi całość z tym obiektem, ale nie jest jakby, nie ma wartości historycznej. Po zdjęciu figury przystąpiliśmy do wykonania odkrywek stratygraficznych. Czy był malowany, czy nie był malowany. No i natknęliśmy się na resztki polichromii. Ale nie jest to polichromia najprawdopodobniej XVIII-wieczna, a już z początku XX wieku albo z końca XIX. A dlaczego? A dlatego, że głowa tej figury jest wtórnie odkuta w piaskowcu. My myśleliśmy, że jest to rekonstrukcja betonowa, ale nie, jest ona wykonana w piaskowcu i już na tej głowie są te warstwy polichromii również. Podjęliśmy decyzję łącznie z WKZ-em o rekonstrukcji kolorystycznej tego obiektu. Także odczyściliśmy wszystko, przykleiliśmy głowę na taki bolec nierdzewny, no bo tam był żelazny bolec, to powodowało rozsadzanie tego na szyi w szczególności. Uzupełniliśmy te ubytki, no i potem takie zabiegi jak odsalanie, tam wzmacnianie wstępne. Wykonywaliśmy te polichromie farbami krzemianowymi. Ja myślę, że to są do ekspozycji zewnętrznej najlepsze teraz, jakie znam farby. No i złocenia wykonane złotem płatkowym na Instacol. To jest taki klej do złoceń. No i jeszcze chciałam dodać, że w trakcie oczyszczania natknęliśmy się na otwory montażowe po aureoli. W związku z powyższym zapadła też decyzja o rekonstrukcji tej aureoli. Jest ona zrobiona w miedzi, no i też pozłocona złotem płatkowym. Przy cokole wiele prac żeśmy nie wykonywali, został ten cokół umyty. Zaszpachlowaliśmy miejscowo powierzchnię, no bo takie wypłukania były duże. Całkowity koszt prac renowacyjnych wyniósł nieco ponad 50 tysięcy złotych, a środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie dzielnicy pierwszej. Czy z pokolenia na pokolenia przekazywane były informacje właśnie o tym miejscu, o tym zabytku, tego Nepomucena, który tutaj stoi? Myślę, że mieszkańcy już się tak tutaj przyzwyczaili do świadkowania świętego Nepomucena, że dla nich to jest takie istnienie, że on tu zawsze jest i był jakimś takim świadkiem, który chronił ludzi. I myślę, że będzie nas dalej chronił. A trzeba powiedzieć, że mamy szczęście, dlatego że chroni przed powodzią. Mamy nowe wały zrobione, bo tutaj też, gdzie jesteśmy, było zalanie w 2010 roku. Później zrobiono nowe wały. I myślę, że jesteśmy, że tak powiem, zabezpieczeni i przez górę, i tutaj na dole przez obwałowania rzeki Małopany. No i macie odpowiedniego strażnika. I mamy odpowiedniego strażnika. No i to jest realizowane z środków dzielnicy i myślę, że wszystkim będzie się podobał. Wita wszystkich przejezdnych swoim blaskiem.